Konfederacja Polski Niepodległej była pierwszą partią opozycyjną, jaka pojawiła się w Polsce w epoce późnego PRL-u, czyli pod koniec lat 70. I o niej dzisiaj opowiem w programie. Zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudek o historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć. Jesteśmy typową partią Piłsudczykowską, jesteśmy częścią ruchu Piłsudczykowskiego, jesteśmy kolejnym wcieleniem ruchu Piłsudczykowskiego. My nie nawiązujemy do tradycji Piłsudczykowskiej, proszę to zrozumieć. Każdy może nawiązywać do tradycji Piłsudczykowskiej, jakoś sobie ją wybierając. Ktoś by nie sięgał do młodego Piłsudskiego, ktoś do starego, takich jest znacznie mniej zresztą. Ktoś sobie wybierze socjalizm Piłsudskiego, za każdym razem też nie będzie Piłsudski, ale nieważne. My nie sięgamy w ogóle do tradycji ruchu Piłsudczykowskiego. My jesteśmy częścią ruchu Piłsudczykowskiego. Ten ruch stworzony na przełomie XIX i XX wieku przybierał rozmaite kształty. Ale spajało ten ruch Piłsudczykowski, spajały dwie rzeczy. Za życia Piłsudskiego i po śmierci Piłsudskiego. Właściwie to była też kontynuacja, ale tam była pewna przerwa personalna. Bo tutaj zarówno był program i ten program, to my oczywiście ciągniemy znacznie dalej niż od Piłsudskiego, ponieważ mamy do czynienia z tym samym założeniem ideowym, z tym samym programem od końca XVIII wieku, z pełnym. Z pierwszym, najpełniejszym jakimś takim sformułowaniem tego programu w broszurze Kościuszki, czy też Pawlikowskiego pod wpływem Kościuszki, czy pod dyktando Kościuszki, czy Polacy mogą się wybić na niepodległość. To jest nasze to założenie, które od 200 lat jest istotą programu. Jest oczywiście coś znacznie więcej niż sprawa niepodległości, jest przede wszystkim powiedziane jak, nie w sensie zbrojne, tylko przez społeczeństwo, przez organizację społeczeństwa. A nie na przykład przez rachunek dyplomatyczny, czy przez wojny mocarstw. I to jest ten pierwszy punkt spajający program, a drugi punkt spajający to są ludzie. Nasze spojrzenie polityczne to jest spojrzenie szukające porozumienia, łączności między Polakami i innymi narodami historycznej Rzeczypospolitej, które mają takie samo prawo do dziedzictwa Rzeczypospolitej, jak my, Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami. Po PRL-u, żeby ułożyć stosunki z Zachodem, co dla Jaruzelskiego jest ważne, bo wymaga od tego niego, Gorbaczow się od tego domaga, ułożenie stosunków z Zachodem jest konieczne, żeby dostać pieniądze, bo inaczej nastąpi zapaść gospodarcza, wybuch społeczny i wszystkie z wszystkimi tego implikacjami. Otóż oni, aby porozumieć się z Zachodem, muszą się przede wszystkim porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi. I jest... Dlaczego ze Stanami Zjednoczonymi? Bo Stany Zjednoczone mają decydujący głos w banku światowym, a bez pomocy ze strony Banku Światowego, nawet jeżeli to będzie pomoc nieduża, tam 1,5 miliarda, choć Jugosławia dostają 8, o czym oni pamiętają, w 3 lata, czy w 3,5 roku. Otóż bez tej pomocy nie uruchomią sobie pomocy z innych banków. Także banków jakoś kontrolowanych przez państwa, nie tylko, ja nie mówię o komercyjnych, ale dla komercyjnych to jest ważne. Jednym z głównych problemów prezydentury Reagana, 8-letniej prezydentury Reagana, to jednym z głównych problemów międzynarodowych, ale także wewnątrz amerykańskich. To jest problem Polski, a w szczególności problem stanu wojennego. Nie ma żadnego powodu. Możemy zrozumieć, że Reagan ma powody, żeby ustąpić w czymś przed Rosjanami. Ale bo Reaganowi na pewno zależy przed tym, żeby mieć jakiś spektakularny sukces w związku z Rosją. Ale Reagan nie ma najmniejszego powodu, żeby ustępować przed Jaruzelskim.
ponieważ mu to niczemu nie służy. Stąd Amerykanie twardo mówią, my nie żądamy nic więcej ponad to, cośmy kiedyś zażądali. To, cośmy zażądali, to jest pluralizm związkowy w Polsce i poszerzenie praw człowieka. To znaczy przywrócenie nie sytuacji politycznej sprzed 13 grudnia, bo tego nigdy nikt nie jest w stanie przywrócić, bo za każdym razem będzie inna sytuacja polityczna. Przywrócenie jakby stanu faktyczno-prawnego sprzed 13 grudnia, co jest dozwolone, co jest wolne. A więc nazywały się w szerokim zakresie gazety, różne wewnętrzne. Cenzura musiała się na to godzić, poza cenzurą. Był pluralizm związkowy, były trzy centrale związków zawodowych i tak dalej. A więc przywrócenie tego samego. De facto oznacza to przywrócenie Solidarności. Chyba, że Solidarność sama z tego zrezygnuje. Prawda? No bo z czego zrezygnują Polacy, to dla Amerykanów jest to obowiązujące. Amerykanie się tego nie mogą domagać. Bo wtedy staną pod zarzutem, przepraszam bardzo, o co panowie walczycie. Polacy tego nie chcą. A to, co to wy, to traktujecie Polskę jako narzędzie do niepokoju światowego. Taki zarzut zresztą mi się propagandowo ciągle stawił. A więc przyjęcie żądań amerykańskich. Bush powiedział przez telewizję, jakie są warunki, żeby stosunki polsko-amerykańskie się unormowały. Przywrócenie pluralizmu związkowego i poszerzenie praw. Bush przy innej okazji powiedział i Jaruzelski przy innej okazji powiedział, że stosunki polsko-amerykańskie są na najlepszej drodze do ich uformowania, do ich ukształtowania. Można z tego wyciągnąć tylko jeden wniosek. Że zapadła albo zapada, albo niedługo zapadnie decyzja o pluralizmie związkowym w Polsce. Fragment wywiadu z Leszkiem Moczulskim, liderem Konfederacji Polski Niepodległej, który przed chwilą widzieliśmy, pochodził z października 1987 roku. W tym czasie Moczulski był już od ponad roku na wolności, ale miał za sobą 6 lat więzienia. A Konfederacja Polski Niepodległej, którą utworzył 1 września 1979 roku, miała już za sobą dobrych kilka lat istnienia, którego nie przerwało uwięzienie jego lidera. Konfederacja Polski Niepodległej jest ściśle związana z osobą Leszka Moczulskiego. Ta postać dominuje zdecydowanie nad jej dziejami, więc najpierw słów kilka o samym Leszku Moczulskim. Leszek Moczulski urodził się w Warszawie, skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, studia prawnicze, ale od początku właściwie swojej kariery pracował jako dziennikarz w różnych gazetach, nawet przez moment w Trybunie Ludu. Był też na początku swojej drogi życiowej w Polskiej Partii Robotniczej, później w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której usunięto go już bardzo szybko, bo w roku 1950. Niemniej jednak przez wiele lat, na początku lat 50. pisywał, no, tak jak można było pisać w tamtej epoce, czyli pisywał teksty mieszczące się, powiedziałbym, w konwencji ówczesnej propagandy. Zarazem Moczulski twierdzi, że od połowy lat 50. związał się z tajemniczym nurtem niepodległościowym, konspiracyjną organizacją stworzoną przez dawnych oficerów Armii Krajowej. Co do tego wielu ma wątpliwości, historyków, w tym ja, czy coś takiego jak nurt niepodległościowy rzeczywiście istniał. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Moczulski już w latach 60. miał kontakty z wielu oficerami Armii Krajowej, szczególnie tymi, którzy uważali się za Piłsudczyków. I Moczulski uznał się, tak jak to mówił w wielu wywiadach, za spadkobiercę tradycji obozu piłsudczykowskiego i w tej roli rzeczywiście coraz mocniej angażował się publicystycznie. Przez długie lata był jednym z redaktorów tygodnika Stolica i tam właśnie w kolejnych artykułach próbował przemycać różnego rodzaju informacje dotyczące historii najnowszej, właśnie przypominające epokę II Rzeczpospolitej, ale także wcześniejsze tradycje polskich ruchów niepodległościowych. Kwintesencją, można powiedzieć, tych działań
Moczulskiego stała się opublikowana na początku lat 70. książka jego autorstwa Wojna Polska, będąca monografią wojny obronnej Polski w 1939 roku. Książka, którą o dziwo cenzura przepuściła, ale po jej publikacji, kiedy ta książka nagle stała się, można powiedzieć, hitem, okazało się, że no, hitem jest dlatego, że nie potępia w czambuł, jak to w tym czasie było obowiązujące, linii. Oficjalna linia propagandy potępiała władzę II Rzeczpospolitej, tylko raczej próbuje właśnie rehabilitować i Rydza Śmigłego i innych dowódców z września 1939 roku, więc książkę zaczęto wycofywać z bibliotek, bo z księgarni zniknęła już wcześniej, bardzo szybko, no, rozchwytana przez czytelników. To wyrobiło Moczulskiemu markę, no właśnie takiego niepokornego dziennikarza i zyskało mu pewną popularność, no właśnie w kręgach młodej inteligencji. I to sprawiło, że Moczulski od połowy lat 70. zaczął się wiązać z częścią środowisk warszawskiej opozycji, ale nie tej, która stworzyła Komitet Obrony Robotników, tylko tej, która właśnie wobec KOR-u była sceptyczna, która bardziej chciała nawiązywać do tradycji, no właśnie, ruchów politycznych II Rzeczpospolitej, przede wszystkim ruchu Piłsudczykowskiego. I ci ludzie w marcu 1977 roku utworzyli Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I w tym Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela znalazły się różne środowiska, w tym także środowisko pewnej organizacji, o której pewnie kiedyś opowiem w innym z programów, organizacji Ruch, takiej organizacji opozycyjnej stworzonej w Łodzi pod koniec lat 60., której czołową postacią był Andrzej Czuma. I właśnie Andrzej Czuma obok Leszka Moczulskiego stał się jednym z dwóch głównych rzeczników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I zarazem ci dwaj ludzie zaczęli rywalizować o przywództwo w ruchu obrony. Ta rywalizacja doprowadziła w czerwcu 1978 roku do rozłamu w ruchu obrony, przy czym Moczulski przegrał, jak się wydaje, tą rywalizację. Ruch obrony pozostał pod kontrolą Czumy, natomiast Moczulski przystąpił do tworzenia własnego środowiska politycznego i tutaj wstępem do tego stała się publikacja broszury pod tytułem Rewolucja bez rewolucji. I to, można powiedzieć, był taki najbardziej znany tekst Leszka Moczulskiego, być może nawet w całej jego karierze politycznej, a już na pewno w epoce PRL. Tekst będący bardzo przenikliwą analizą sytuacji politycznej w PRL-u w końcu lat 70. i kreślący taką wizję owej rewolucji bez rewolucji, mianowicie tekst, w którym Moczulski kreślił widmo nadciągającego wielkiego buntu społecznego, wielkiego strajku, opisywał, jak ten strajk ma wyglądać, jak robotnicy powinni prowadzić działania, żeby uniknąć właśnie konfrontacji z władzami. Wielu ludzi uważało, że później, że tak naprawdę w czerwcu 79 roku, publikując Rewolucję bez rewolucji, Moczulski przewidział wydarzenia, które rozegrały się latem 80 roku, czyli niewiele ponad rok później, a zatem przewidział wielką falę strajków i wybuch rewolucji solidarnościowej. I wydaje się, że ci ludzie mieli rację. Rzeczywiście Moczulski wykazał się tutaj wielką przenikliwością polityczną i to sprawiło, że skupiła się wokół niego grupa zwolenników, no, zapatrzonych w niego, wręcz upatrujących w nim wręcz nowego Piłsudskiego. I KPN od początku miał charakter partii wodzowskiej. Oczywiście co jakiś czas zdarzali się ludzie, którzy tego nie akceptowali, ale przez cały okres właśnie istotny funkcjonowania tej partii, czyli do połowy lat 90. w Konfederacji Polski Niepodległej arbitrem był Leszek Moczulski. W tym sensie można powiedzieć, że był też prekursorem takiego wodzowskiego modelu partii, który jest nam świetnie znany z czasów nam bliższych. Po powstaniu KPN-u 1 września 1979 roku, oczywiście ta partia, jak widzimy teraz akt założycielski KPN-u, tak naprawdę liczyła kilkadziesiąt osób, które się pod tą deklaracją podpisało, choć formalnie miało być to, samo słowo Konfederacja sugerowało, że to jest zjednoczenie iluś grupek politycznych, którym Moczulski nadał różne nazwy, ale w istocie rzeczy no,
Prawda była taka, że byli to jego tylko i wyłącznie zwolennicy, nie przyłączyła się, choć Moczulski na to liczył, grupa działaczy dawnego ruchu obrony pod przewodnictwem Aleksandra Hala, która utworzyła Ruch Młodej Polski, także kilku innych ludzi z dawnego ruchu obrony, na których udział w KPN-ie Moczulski liczył, także się do tego nie przyłączyło i początkowo KPN był naprawdę na mapie przedsierpniowej opozycji no, grupą niezbyt istotną. Natomiast od początku próbował działań nieszablonowych. Pierwsza okazja nadarzyła się już w marcu 80. roku, kiedy odbywały się tak zwane wybory do Sejmu. No, trudno je nazwać wyborami, bo była tylko jedna lista, ale KPN postanowił rzucić wyzwanie partii komunistycznej i w 8 komisjach wyborczych, a właściwie pojawili się przedstawiciele KPN-u, którzy próbowali zarejestrować właśnie 8 kandydatów na posłów z ramienia KPN. Oczywiście odmówiono, komisja wyborcze odmówiły rejestracji tych kandydatów, w związku z tym KPN wezwał do bojkotu tak zwanych wyborów, ale to był taki pierwszy przykład testowania przez KPN władz PRL, na ile sobie można pozwolić, bo już samo powstanie KPN-u było, można powiedzieć, pewną jakościową skokiem, jeśli chodzi o polską opozycję. Dlaczego? No bo te wszystkie wcześniejsze organizacje, jak Komitet Obrony Robotników, czy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, stale podkreślały, że nie są żadnymi partiami politycznymi, że są wyłącznie właśnie organizacjami społecznymi o luźnym charakterze, bez właśnie sformalizowanego członkostwa, których celem jest walka o prawa człowieka. Tymczasem KPN mówił jasno, że jest partią polityczną, mało tego, że jej celem jest przywrócenie Polsce niepodległości poprzez zniesienie monopolistycznych rządów PZPR. To było wprost napisane w programie KPN-u. KPN ogłosił, że ma statut, ma władzę, przewodniczącym Rady Politycznej na pierwszym kongresie KPN-u, który odbył się w kilka miesięcy po powstaniu KPN-u w roku 80 w Lądku Zdroju. Wybrano oczywiście Moczulskiego. Więc było to, można powiedzieć, wyzwanie rzucone władzom PRL, jak zareagują. Początkowo reakcja była bardzo umiarkowana, nękano KPN tak samo jak inne partie, formacje opozycji przedsierpniowej, a więc rewizje, aresztowania, wyrzucenia z pracy, pobicia, natomiast nie zdecydowano się na długotrwałe uwięzienie, w efekcie czego KPN rozwijał się, choć bardzo powoli, ale jednak systematycznie do lata roku 80. I latem 80. roku zaczęły się strajki. Moczulski na to bardzo szybko zareagował. On zresztą już wcześniej bardzo mocno stawiał na powstanie związków zawodowych. Między innymi on inspirował Kazimierza Świtonia do powołania wolnych związków zawodowych w Katowicach. Generalnie wspierał także wolne związki zawodowe działające na Wybrzeżu. Natomiast latem 80. roku napisał, jak sam twierdzi, po rozmowie z Wałęsą, który się szykował wtedy do akcji, do rozpoczęcia akcji strajkowej Stoczni Gdańskiej, napisał taką broszurę Walka strajkowa rok 1980 i to był taki, można powiedzieć, mini podręcznik dla załóg chcących organizować strajk. Więc tam mówił, jak wybrać komitet strajkowy, jak ten komitet strajkowy powinien funkcjonować, czego żądać, czego nie robić. Ta broszura cieszyła się wielką popularnością w latem 80. roku i to pokazały pewne talenty, można powiedzieć, organizacyjne Moczulskiego, a zarazem no, to zostało zauważone przez władze PRL. Na posiedzeniach biura politycznego wyrażano zaniepokojenie, że Moczulski podsyca walkę strajkową. W efekcie czego Moczulski został w drugiej połowie sierpnia, zresztą podobnie jak czołowi działacze kilku innych organizacji z KSS KOR na czele, aresztowany, ale porozumienia sierpniowe wypuściły Moczulskiego na wolność, ale tylko na 3 tygodnie. Rodząca się Solidarność dała Moczulskiemu ledwie 3 tygodnie na wolności, bo już pod koniec września 80 roku Moczulski został po raz kolejny aresztowany i tym razem okazało się, że został aresztowany na znacznie dłużej. Paradoksalnie większość okresu 16 miesięcy istnienia Solidarności Moczulski przesiedział w więzieniu, nie sam, bo obok niego do więzienia trafili także
trafiło także kilku innych czołowych przywódców Konfederacji Polski Niepodległej. Najistotniejszym z nich był Romuald Szeremietiew, który trafił do KPN-u ze stowarzyszenia Pax Piaseckiego, gdzie wcześniej, można powiedzieć, tworzył właśnie takie struktury opozycyjne wobec Piaseckiego, próbował przeformatować Pax w kierunku bardziej opozycyjnym wobec władz komunistycznych, został za to z Paxu usunięty. Związał się na szereg lat z Moczulskim. Obok Szeremietiewa także aresztowano Tadeusza Stańskiego i Tadeusza Jandziszaka. I ta czwórka została oskarżona o próbę obalenia przemocą władz PRL. Moczulski dostał przy okazji też zarzut znieważania władz PRL, ponieważ w jednym z wywiadów, którego udzielił dla zachodnioniemieckiego tygodnika Der Spiegel, powtórzył te wszystkie bardzo radykalne poglądy o tym, że Polską rządzi z nadania Moskwy grupa uzurpatorów z PZPR, co właśnie zostało uznane za ową obrazę najwyższych władz państwowych. W związku z tym zaczęły się przygotowania do procesu Moczulskiego. Za sprawą interwencji Kościoła, tu umierający prymas Wyszyński istotną rolę odgrywał, ale także protestów organizowanych przez tak zwane Komitety Obrony Więzionych za Przekonania, które zaczęły powstawać przy niektórych strukturach Solidarności. Na pewien moment, na przełomie czerwca i lipca, na kilka tygodni Moczulskiemu udzielono urlopu, ponieważ proces dopiero się miał rozpocząć, ale to doprowadziło do zaniepokojenia władz na Kremlu. Jak się czyta dokumenty dawnej PZPR, to można w nich znaleźć takie oto fragmenty dwóch rozmów między pierwszym sekretarzem KC PZPR Stanisławem Kanią, a przywódcą Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego Leonidem Breżniewem, które dotyczą właśnie Leszka Moczulskiego. Fragment rozmów Leonida Breżniewa ze Stanisławem Kanią. 7 lipiec 1981 roku. Leonid Breżniew. Zaskakujące było zwolnienie z więzienia Moczulskiego. I bez zgody kierownictwa, to znaczy, że ono nie panuje nad sytuacją. Stanisław Kania. Podejmujemy przeciwdziałania. Likwidujemy nielegalne wydawnictwa, ograniczamy je. Moczulski został zwolniony z inicjatywy własnej sądu. Zareagowaliśmy. Zmieniony został minister i komplet sędziowski prowadzący tę sprawę. KPN jest organizacją nacjonalistyczną i antyradziecką. 18 sierpnia 1981 roku. Leonid Breżniew. Nie można pozwalać przeciwnikowi na inicjatywę. Źle został wykorzystany proces KPN. Stanisław Kania. Przyznaję, że niedobrze się stało, że Moczulski został zwolniony, ale znów siedzi i proces będzie trwał. W sprawie Marszu Gwieździstego zajęliśmy jednoznaczne, zdecydowane stanowisko, że do niego nie dopuścimy. Staramy się działać według najlepszych intencji. Działania skrajnymi metodami to ostateczność. Chcemy ich uniknąć. Działania skrajne mogłyby grać na korzyść sił imperialistycznych. Jak widzimy, to zaniepokojenie Breżniewa podziałało. Już z początkiem lipca Moczulski ponownie trafił do więzienia. Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie Moczulskiego i kilku innych przywódców KPN-u ciągnął się dość powoli aż do wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego postanowiono przenieść proces Moczulskiego przed sąd wojskowy. Ale zanim to nastąpiło, warto powiedzieć, że samo uwięzienie przywódców KPN-u bynajmniej nie spowodowało załamania rozwoju KPN-u. Przeciwnie. Popularność, jaką uzyskał Moczulski i inni przywódcy KPN-u w roku 1981, bo przecież kolejne rozprawy w czasie tego procesu, który toczył się przez całą drugą połowę roku 1981, sprawiły, że KPN stał się bardzo popularny, zwłaszcza na Górnym Śląsku. Były kopalnie, w których setki górników zapisywały się masowo do Konfederacji Polski Niepodległej, co było zresztą objawem radykalizacji nastrojów. Część społeczeństwa była zmęczona tą dwuwładzą, która się rysowała w roku 1981 między PZPR a Solidarnością, ale część właśnie uważała, że to wszystko jest za mało i że trzeba iść dalej, trzeba po prostu PZPR możliwie szybko odebrać władzę i oni właśnie trafiali w znacznej części do KPN-u. Do KPN-u garnęła się też całkiem spora grupa młodych ludzi, a więc uczniów i studentów, co sprawiło, że ta partia przetrwa stan wojenny i lata następne, mimo że jej liderzy będą dalej uwięzieni.
Po wprowadzeniu stanu wojennego proces Moczulskiego i innych przywódców KPN-u, nazywanego tak zwanym pierwszym procesem KPN-u, został przeniesiony sprzed sąd wojskowy w Warszawie i wreszcie po ponad roku trwania, co było rekordowym, jeśli chodzi o długość, procesem politycznym w dziejach PRL-u, w październiku 1982 roku sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał wyrok. Leszek Moczulski został skazany na 7 lat więzienia, a pozostali oskarżeni na wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Zostali oni umieszczeni w najcięższym PRL-owskim więzieniu w Barczewie, gdzie rzeczywiście dość mocno podupadli na zdrowiu, ale na szczęście w 1984 roku uwolniła ich amnestia. Moczulski po wyjściu na wolność w sierpniu 1984 roku zaangażował się bardzo mocno w reanimowanie tych struktur KPN-u, które funkcjonowały jakby bez jego obecności w całej Polsce, choć oczywiście KPN miał, co bardzo znamienne, no, swoje główne ośrodki tam, gdzie słabsza była Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego. A więc to była druga alternatywna organizacja dla radykałów, ludzi o radykalnych poglądach, którzy się angażowali w działalność konspiracyjną, uważając, że wałęsowska Solidarność jest zbyt mało radykalna w pierwszej połowie lat 80. i tak jak bastionem Solidarności Walczącej i matecznikiem był Wrocław, tam właściwie KPN-u nie było, tak na przykład poza Warszawą, która była, można powiedzieć, z racji tego, że był tu Moczulski, cały szereg innych działaczy, głównym ośrodkiem KPN-u, równie silnym stał się Kraków, ale KPN był także, miał swoje struktury na Górnym Śląsku, o czym już wspominałem. One w stanie wojennym nie znikły zupełnie. KPN działał też oczywiście w Trójmieście, w Lublinie, ale bardziej wschodnia Polska niż zachodnia była, można powiedzieć, obszarem, w którym Konfederacja miała większe wpływy i więcej struktur. Moczulski po wyjściu z więzienia w sierpniu 1984 roku doprowadził do zorganizowania drugiego kongresu KPN-u w grudniu 1984, ale dość szybko po tym kongresie został ponownie aresztowany, bo w marcu 1985 roku trafił ponownie do więzienia i po roku uwięzienia rozpoczął się w kwietniu 1986 roku drugi proces przywódców KPN-u, tyle tylko, że obok Moczulskiego na ławie oskarżonych zasiedli już ludzie, można powiedzieć, z młodego pokolenia konfederatów, tych, którzy włączyli się w działalność KPN-u w roku 81 i później w latach stanu wojennego, a więc Krzysztof Król, Adam Słomka, Dariusz Wójcik i do tej grona dołączył też Andrzej Szomański, oskarżony w procesie, drugim procesie KPN-u. Tym razem proces był znacznie krótszy. Moczulski dostał 4 lata więzienia, zostali oskarżeni po 2,5 bądź 2 lata więzienia, ale na szczęście nie odsiedzieli całej tej kary, dlatego że już w kilka miesięcy później miała miejsce kolejna amnestia i Moczulski wyszedł na wolność. Miał już jednak łącznie za sobą, wychodząc na wolność w połowie 86 roku, miał za sobą spędzonych w więzieniu niemal 6 lat. Po zwolnieniu Moczulski znowu rzucił się w wir działalności politycznej KPN-u, zaczął jeździć po kraju, organizować struktury. Wszędzie zresztą był wśród zwolenników KPN-u postrzegany jako postać legendarna. Wiosną 87 roku Moczulski wyjechał na wielomiesięczną podróż na zachód, odwiedził Francję, Wielką Brytanię, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i można powiedzieć apogeum tych wpływów, czy tego sukcesu, jakim był ten wyjazd Moczulskiego na zachodzie, było przyjęcie go w Białym Domu przez ówczesnego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ale późniejszego prezydenta George'a Busha. Widzimy teraz zdjęcie z tego spotkania. Moczulski oczywiście w tym czasie ciągle przekonywał, wbrew znacznej części zwolenników opozycji w Polsce skupionej wokół Solidarności, że nadciąga kolejne decydujące starcie i w czasie spotkania właśnie, jakie miał w Nowym Jorku, mówił następujące słowa. Ta rzeczywistość w Polsce, generalnie rzecz mówiąc, może potoczyć się dwoma drogami. Albo Polska zostanie ogarnięta wybuchem społecznym. Za pół roku,
za rok, za półtora, no dwa. Ja nie chcę przypominać o nim. Polska znów zostanie ogarnięta wybuchem społecznym. To jest jedna ewentualność. I druga ewentualność. Polska będzie rozwijać się bez wybuchu społecznego. Otóż chodzi o to, że należy tworzyć program, na, mogę powiedzieć, z przykładu własnego ugrupowania, żeby te programy tworzymy. Otóż trzeba tworzyć programy, które będą odpowiadały obu tym dwóm zasadniczym wariantom, a także wszelkiego rodzaju wariantom pośrednim, czy też kombinowanym. I jako widząc to całe zagadnienie, my proponujemy dwa rodzaje strategii politycznych na okres najbliższy. Proponujemy przygotowywanie się do wybuchu powszechnego, do tego, aby jeśli do niego dojdzie, żywiołową eksplozję zamienić w zorganizowane działanie. Wymaga to. Wymaga to takiego rozstawienia opozycji, aby można było bardzo szybko temu żywiołowemu działaniu nadać jednolity kierunek. Ja sądzę, że jest to nie tylko w granicach naszych możliwości, ale ja sądzę, że już dużo w tym zakresie zrobiono. Myślę, że trzeba zrobić jeszcze więcej. Tego rodzaju działania wymagają między innymi utrzymywania, a w pewnych zakresach rozbudowy struktur podziemnych. I my opowiadamy się za tą rozbudową struktur podziemnych. Drugi wariant to jest wariant braku wybuchu. Jeśli nie dochodziło będzie do wybuchu społecznego, naszym zdaniem należy, nie czekając na wybuch, należy możliwie szybko przystąpić do tworzenia faktami dokonanymi jawnych struktur opozycyjnych. Najważniejsza to jest przede wszystkim struktura solidarności. Nie może to odbywać się kosztem podziemia. W Polsce jest dość ludzi, jest dość energii, dość zapału. Utrzymując podziemie jako bazę, jesteśmy w stanie równocześnie faktami dokonanymi, zaczynając je od góry, tworzyć jawne struktury solidarności. Należy tworzyć w taki sposób, żeby władza ich nie mogła ugryźć. W momencie, kiedy nie może zamykać, że będzie, to jedyną właściwą możliwością jej jest zwalnianie z pracy. Ale przy należytej taktyce, zwłaszcza budowy solidarności na szczeblu zakładowym, co jest ostatnią fazą odbudowy solidarności, można można stosować tego rodzaju taktyki. Ja o taktykach w ogóle tu nie chcę mówić, jakie powinny być, ale chcę tylko powiedzieć, że można przygotować takie taktyki, które pozwolą w sposób trwały, z minimalną ilością strat, doprowadzić do stopniowej odbudowy struktury jawnej solidarności od góry do dołu. Może zajmie to pół roku czasu, może rok, może dwa. Ja o tym się nie chcę mówić, jest to po prostu możliwe. To działanie odbudowy solidarności musi być uzupełnione, chciałem powiedzieć, reasekurowane, ale to jest za byłoby może mylące, nie chodzi o prostą reasekurację, musi być uzupełnione ofensywą porozumienia z władzą. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Z tą władzą Polacy trwało nigdy nie mogą się porozumieć. Ponieważ jest to władza, wymierzona przeciwko społeczeństwu. Ale ta władza jest w takich
takiej sytuacji, że ona ze względów taktycznych będzie chciała iść na jakieś ustępstwa i zawierać rozmaite porozumienia. I otóż moim zdaniem, jeśli nie cała opozycja, to część opozycji, osobiście bardzo byłbym szczęśliwy, żeby KPR nie musiał w tym uczestniczyć. Ale są chętni, więc ja sądzę, że będzie rzeczą pożyteczną, jeżeli równocześnie rozpocznie się ofensywa porozumienia z władzą. Nie po to, żeby utwierdzić władzę KRL, ale po to, żeby po pierwsze obniżyć koszty społeczne. Nie jest to bowiem dla nas obojętne, jak wielkie koszty społeczne, jak wielkie są koszty społeczne naszej walki. Nie jest to rzeczą obojętną, proszę pamiętać, my działamy na żywym ciele społeczeństwa. A przecież my działamy dla tego społeczeństwa, w imieniu tego społeczeństwa, a więc musimy starać się dążyć do ograniczenia ofiar, do ograniczenia strat. Działamy na żywym ciele społeczeństwa, to boli i musimy czuć ten ból. Dlatego, choć często nawet jest to dla nas niesatysfakcjonujące osobiście, to jeżeli możemy obniżyć koszty walki przez jakieś porozumienia z władzą, to należy iść na takie porozumienia. Na takie porozumienia, gdzie my odstąpimy od naszych praw fundamentalnych, nie odstąpimy od niczego, co jest zasadnicze. A więc jeżeli idzie o Konfederację Polski Niepodległej, to nie odstąpimy od programu wyrwania Polski spod radzieckiej hegemonii, nie odstąpimy. Od programu budowy niepodległej, demokratycznej, sprawiedliwej III Rzeczypospolitej. Nie odstąpimy od tego, żeby PRL wyrzucić na śmietnik historii. Widać z tego przemówienia Moczulskiego pewien ogromny optymizm i determinację. I rzeczywiście, kiedy Jacek Kuroń napisał słynny tekst Krajobraz po bitwie, w którym mówił, że właściwie no, karta Solidarności jest piękna, ale już jest skończona i zamknięta, Moczulski napisał polemikę z Kuroniem pod tytułem Krajobraz przed bitwą, przekonując, że nadciąga załamanie systemu. No i tu znowu okazało się, że historia przyznała Moczulskiemu rację, co nie znaczy, że on z tego osiągnął szczególne korzyści. W wydarzeniach 1988 roku w dwóch falach strajków oczywiście uczestniczyli zwolennicy KPN-u, ale oni znacznie aktywniejsi byli przede wszystkim w środowiskach młodzieżowych. Rok 1988 to aktywizacja ogromna opozycji, zwłaszcza w dużych miastach, na wyższych uczelniach, a pośród nich jedną z najistotniejszych ról odgrywa organizacja studencka KPN. Znowu w KPN-ie pojawia się kolejne pokolenie ludzi najmłodszych, a więc tych, którzy w czasach pierwszej Solidarności z lat 80-81 byli jeszcze dziećmi, teraz są licealistami bądź studentami. Oni znowu, można powiedzieć, dają KPN-owi nowy impuls do działania. I tak oto KPN wkracza w rok 1989. Wobec obrad Okrągłego Stołu KPN zajmuje raczej krytyczną postawę, choć uważa, że negocjacje są potrzebne, sama nie jest zainteresowana w ich udziale, ponieważ Moczulski, tak jak zresztą wynikało to z tego przemówienia amerykańskiego, które przed chwilą mogliśmy wysłuchać, Moczulski był przekonany, no, że trzeba grać na wielu fortepianach, żeby rozbić dyktaturę, ale on sobie wybierał ten fortepian bardziej radykalny, z ostrzejszymi dźwiękami, czyli ten, który nie zakładał jakichś negocjacji z władzami, ale jeśli pojawiało się jakieś pole do wejścia w struktury systemu, żeby je rozsadzić, to oczywiście Moczulski był tym zainteresowany i dlatego w przeciwieństwie do innych organizacji radykalnej opozycji, którzy ogłosili bojkot wyborów w czerwcu 1989 roku, KPN zachował się inaczej. Konfederaci najpierw rozpoczęli negocjacje z Komitetem Obywatelskim, no ale ponieważ dostali ofertę zaledwie 3 miejsc poselskich, odrzucili to jako niewystarczającą i ostatecznie zdecydowali się wystawić aż 16 kandydatów na posłów i 6 kandydatów na senatorów w wyborach czerwcowych. Zobaczmy krótki materiał filmowy z kampanii KPN przed wyborami czerwcowymi 1989 roku.
cokolwiek, a idziemy walczyć o Polskę wolną i niepodległą. Jeśli w tych wyborach zdobędziemy tylko 35% wolności, to będzie to krok na drodze do wolności pełnej, do wolności i niepodległości. Naprzeciwko jest napis bojkot. Tak, należy bojkotować kandydatów uzurpatorskich. Należy bojkotować kandydatów komunistycznych. Nie wolno bojkotować kandydatów Solidarności. Nie wolno bojkotować kandydatów Konfederacji. Idziemy do walki i potrzebna jest nam wasza pomoc. Na Placu Litewskim te wiece wyborcze były codziennie rozbijane. To w pewnym momencie bardzo brutalnie. To były sceny pałowania, scena na przykład, kiedy ubecy ciągnął dziewczynę za włosy po chodniku, gazowanie bezpośrednio w oczy, w usta, czasem 5, czasem 3, czasem minutę dawało się mówić, a ludzi zbierało się z dnia na dzień coraz więcej. Jak widzieliśmy na tym materiale filmowym, Moczulski występował na rynku w Krakowie, z którego zresztą kandydował na posła, razem z przedstawicielami Solidarności, choć formalnie z nimi rywalizował, nawiasem mówiąc, przegrał i to sromotnie z Janem Rokitą, który był wtedy bez porównania mniej znany, ale jakby mechanizm plebiscytu, o którym opowiadam w odcinku o wyborach czerwcowych, był dla KPN-u bezlitosny. Nie tylko Moczulski nie zdobył mandatu poselskiego, ale żaden z innych kilkunastu kandydatów KPN-u na posłów czy kilku na senatorów tego mandatu nie zdobył. KPN pozostał zatem partią pozaparlamentarną, nieobecną w Sejmie kontraktowym, co nie znaczy, że zniknął ze sceny politycznej. Przeciwnie, rok 89 otworzył krótki, bo trwający zaledwie kilka lat, ale okres największej, można powiedzieć, roli KPN-u w polskiej polityce. Ta rola się objawiła w pierwszej kolejności jesienią 89, w październiku 89 roku, to właśnie KPN rozpoczął akcję, czy ludzie KPN-u, okupacji siedzib patriotycznego ruchu odrodzenia narodowego, takiej organizacji powołanej w latach 80., która miała firmować tą jedyną listę obowiązującą we wcześniejszych wyborach do Rad Narodowych czy do Sejmu. PRON obumierał już, właściwie był martwy jesienią 89, ale co więcej, Konfederaci zaczęli też zajmować siedzibę Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, a więc przybudówki organizacji młodzieżowej PZPR, a nawet same komitety Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w kilku miastach. Doszło do okupacji komitetów PZPR właśnie przez ludzi KPN, do których przyłączali się oczywiście także działacze innych radykalnych organizacji, ale tutaj KPN był tego inicjatorem. O co tutaj chodziło? No, KPN sygnalizował rządowi Mazowieckiego, który istniał od września 89 roku, że w Polsce różne formacje polityczne mają nierówne szanse działalności, no bo mamy te trzy partie post-PRL-owskie, PZPR, ZSL i SD, które mają ogromną ilość nieruchomości i ogromny majątek, a cała reszta rodzących się wtedy ugrupowań politycznych, z których KPN był najstarszy, nie ma nic. W związku z tym KPN się domagał przydziału lokali, domagał się przydziału środków na działalność. Rząd Mazowieckiego odmówił. Co więcej, skierował w kilku przypadkach milicję do usuwania właśnie tych działaczy KPN-u okupujących siedziby komitetów PZPR. To wynikało oczywiście z strategii rządu Mazowieckiego, niedrażnienia PZPR do końca jej istnienia. No ale w styczniu 90 roku PZPR przestała istnieć. W kolejnych miesiącach KPN, którego działacze nieustannie domagali się z jednej strony jak najszybszych, całkowicie demokratycznych wyborów do Sejmu, z drugiej strony cały czas protestowali przeciwko temu, że prezydentem jest Wojciech Jaruzelski. Zresztą najpoważniejsze protesty KPN zorganizował jeszcze latem 89 roku w okolicach Sejmu, gdzie w lipcu wybrano Jaruzelskiego, Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta. Otóż od lata 90 roku działacze KPN rzucili wyzwanie sowieckim bazom w Polsce i zaczęły się pikiety pod
bazami wojsk sowieckich w Polsce, oczywiście z żądaniem opuszczenia przez terytorium Polski przez żołnierzy sowieckich. To wywołało oczywiście niezadowolenie rządu mazowieckiego, który cały czas obawiał się reakcji Kremla, no ale KPN był ciągle bardzo radykalny i ten radykalizm jednak, jak się wydaje, nie zyskał szczególnego poparcia społecznego w roku 90, co w pełni objawiły wybory prezydenckie. Pierwsze, w których KPN zdołał, a właściwie Leszek Moczulski jako kandydat KPN-u na równoprawnych zasadach. Samo zarejestrowanie Leszka Moczulskiego jako jednego z sześciu kandydatów w wyborach prezydenckich w roku 90 było niewątpliwie sukcesem KPN-u. Ktoś powie, a co to za sukces? No, dość powiedzieć, że ani Janusz Korwin-Mikke, ani Kornel Morawiecki, ani jeszcze kilku innych w tym czasie też ambitnych liderów różnych tworzących się czy działających partii politycznych nie zdołało zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby zarejestrować swoją kandydaturę. Udało się to natomiast Leszkowi Moczulskiemu. Jednak sposób prowadzenia kampanii prezydenckiej przez Moczulskiego, który polegał na wygłaszaniu takich statycznych monologów w studiu telewizyjnym, okazał się kompletnie przeciwskuteczny i Moczulski zakończył wybory prezydenckie z najgorszym ostatnim, szóstym miejscem. Głosowało na niego niewiele ponad 400 tysięcy wyborców, to jest 2,5%. Co więcej, już w roku 90 pojawiły się w KPN-ie pierwsze ruchy odśrodkowe. Powstała tak zwana frakcja demokratyczna na czele z Ryszardem Bocianem, która dokonała rozłamu. To jeszcze nie była sprawa poważna, ale już sygnalizowała, że w nowej rzeczywistości no, ten autorytarny model przewodzenia przez partię, przez Moczulskiego będzie miał coraz więcej krytyków. W roku 91 KPN kontynuował działalność, przygotowując się do wyborów parlamentarnych i rzeczywiście w wyborach w październiku 91 odniósł swój największy w całej swojej historii sukces, a przyczyniła się do tego kampania telewizyjna KPN-u. Zobaczmy jeden ze spotów tej partii. Konfederacja Polski Niepodległej nigdy nie uczestniczyła ani w wojnie na górze, ani w wojnie na dole, ani w żadnych personalnych rozgrywkach czy rozrubach. Dlatego być może zawsze, jeżeli wchodziliśmy do życia publicznego, stanowiliśmy element łączący, ponieważ jesteśmy w stanie rozmawiać z wszystkimi uczciwymi ugrupowaniami politycznymi. Drugą jakąś taką cechą charakterystyczną jest to, że zawsze potrafiliśmy kontrolować rzeczywistość. To przecież my wykryliśmy niejedną aferę w tym kraju, łącznie z tą głośną, a i ukrywaną sprawą, kiedy wykazaliśmy byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Kiszczakowi, że kazał szpiegować innych ministrów z rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wreszcie myślę, że to, co jest bardzo charakterystyczne dla Konfederacji Polskiej Niepodległej, to pragmatyzm w podejściu. My jesteśmy po prostu doktrynerami. Uważamy, że nie zapis w książce, a życie jest najważniejsze i że w sposób pragmatyczny, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, należy rozstrzygać wszystkie problemy. To chyba są nasze atuty w życiu publicznym. Pewien mój znajomy w czasie wojny znalazł się pod okupacją sowiecką. W wiosce, w której mieszkał, NKWD wezwało wszystkich Polaków na przesłuchania. Mój znajomy nie poszedł, ostrzegał: nie idźcie, zabiją was. Polacy poszli i po godzinie wrócili cali i zdrowi. Wezwano ich na przesłuchanie ponownie za 3 dni. Poszli i zostali rozstrzelani. Dlaczego nie zabito ich 3 dni wcześniej? Otóż powód był bardzo prosty. Nie dowieziono amunicji. Od tamtej pory, gdy ktoś rozmawia grzecznie z komunistami, zawsze zastanawiam się, jak daleko są jeszcze wozy z amunicją. Proszę Państwa, dzięki grubej kresce pana Mazowieckiego, dziś komuniści uczą nas, co to jest demokracja. Ci, którzy wprowadzali stan wojenny, mają usta pełne praw człowieka.
Konfederacja Polski Niepodległej proponuje wyeksportowanie nadwyżek żywnościowych do Związku Radzieckiego. Ja dla województwa piotrkowskiego mam propozycję zamiany nadwyżki żywnościowej za usługi transportowe z wielkim czarnomorskim portem, jakim jest Odessa. Proszę Państwa, aktualnie importujemy z Dalekiego Wschodu ogromne ilości towarów, płacąc za transport dolarami. Płacąc za ten transport środkami żywności i używając do tego radzieckich statków, obniżymy znacznie ceny tych towarów na rynku nie tylko w województwie piotrkowskim, ale w skali całego kraju. Nauka polska w minionym okresie zachowała znaczną niezależność. W konsekwencji poziom nauki i oświaty, mimo znacznie niższych niż na Zachodzie nakładów finansowych, jest dosyć wysoki. Można by go utrzymać, gdyby nie ostatnie dramatyczne redukcje, które grożą rozwaleniem całej infrastruktury oraz odpływem kadry, którą nie będzie jak zastąpić. Co gorsze, komunistyczne nonsensy biurokratyczne zostały rozdęte do nieprawdopodobnych rozmiarów. Pieniądze na badania przychodzą w połowie roku, a muszą być wydane do 31 grudnia. Uniemożliwia to jakiekolwiek racjonalne planowanie działalności badawczej. Wszyscy dzisiaj w Polsce toniemy w powodzi słów. Zarówno w kampanii wyborczej, jak i w Sejmie i w Senacie. Konfederacja Polski Niepodległej, gdy znajdzie się w ławach parlamentarnych, oprócz rzeczy wielkich, chce zrobić również rzecz małą. A mianowicie, wrócimy do przedwojennej polskiej tradycji i będziemy chcieli zabronić w czasie obrad parlamentu odczytywania tekstów przemówień z kartki. Parlament jest to słowo wywodzące się ze słowa mówić, a nie czytać. Jak będę dorosły, będę głosował tylko na KPN, ponieważ mam takie same trudności z tabliczką mnożenia. Wynik wyborów z października 91 był dla KPN-u wyjątkowo korzystny także i dlatego, że KPN posłużył się pewnym trikiem, który dopuszczała ordynacja wyborcza obowiązująca w roku 91, mianowicie tak zwanym blokowaniem list. Polegało to na tym, że obok listy KPN-u, tej głównej, były też listy kilku innych organizacji, które pod bardzo egzotycznymi nazwami, zwłaszcza popularny był Polski Związek Zachodni i Sojusz Kobiet Przeciw Trudnościom Życia, zebrały dodatkową ilość głosów. Łącznie tych głosów było prawie milion i to zamieniło się na 51 posłów, w efekcie czego KPN miał trzeci co do wielkości klub w momencie, w którym Sejm pierwszej kadencji startował po Unii Demokratycznej i po właśnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Trzeci co do wielkości klub należał do Konfederacji Polski Niepodległej. W związku z tym Leszek Moczulski stał się istotnym partnerem rozmów toczonych wewnątrz Sejmu pierwszej kadencji. KPN był uczestnikiem tak zwanej piątki, która obsadziła sojuszu pięciu partii, które obsadziły prezydium Sejmu. Jeden z działaczy młodych współpracowników Moczulskiego, Dariusz Wójcik, został wicemarszałkiem Sejmu. No a później Moczulski negocjował w okresie istnienia rządu Olszewskiego udział w tym gabinecie. Ostatecznie, jak wiadomo, do wejścia KPN-u do rządu Olszewskiego nie doszło. Co więcej, te negocjacje zakończyły się na początku czerwca gigantycznym skandalem, ponieważ, jak stwierdzili później niektórzy działacze KPN-u, zwłaszcza Dariusz Wójcik i Adam Słomka, w końcowej fazie istnienia rządu Olszewskiego pokazano im w Urzędzie Ochrony Państwa dokumenty dotyczące współpracy agenturalnej Moczulskiego jako tajnego współpracownika Lecha na początku lat 60. i 70. Nie ma powodu, żeby nie wierzyć, że takie działania minister Macierewicz podjął w nadziei, że doprowadzi to do obalenia Moczulskiego jako lidera KPN-u i włączenia KPN-u do koalicji wspierającej rząd Olszewskiego. Do tego nie doszło. Dlaczego? Bo
ci działacze uznali te dokumenty za kompletnie niewiarygodne i spór co do tej oceny tych dokumentów właściwie, można powiedzieć, toczy się po dzień dzisiejszy. Te dokumenty znajdują się dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej, pokazują, że rzeczywiście Służba Bezpieczeństwa na przełomie lat 60. i 70. zarejestrowała Moczulskiego jako tajnego współpracownika o pseudonimie Lech. Natomiast Moczulski, broniąc się oczywiście przed tym zarzutem, twierdził, że w istocie rzeczy on prowadził SB rodzaj gry kontrwywiadowczej, której celem było zorientowanie się, co SB wie o tych strukturach nurtu niepodległościowego, z którymi był związany. Powiem w ten sposób, ja nie przesądzam sprawy charakteru relacji Moczulskiego z Służbą Bezpieczeństwa. Wiem natomiast, że człowiek tego rodzaju nigdy nie mógłby być klasycznym konfidentem żadnej policji, ponieważ była to osobowość na tyle dominująca i na tyle, powiedziałbym, niezależna, że tak jak Bolesław Piasecki, o którym tu kiedyś opowiadałem, i cały szereg innych postaci tego rodzaju, po prostu z takiego człowieka nie da się zrobić tajnego agenta policji, ponieważ on jest nieustannie skłonny do podejmowania różnych działań na własną rękę, prowadzenia różnego rodzaju gier. Natomiast jedno jest pewne, od tego momentu zaczyna się, od nocy teczek w czerwcu 92, kiedy Moczulski odgrywa obok Lecha Wałęsy, można powiedzieć, decydującą rolę w czasie tej słynnej narady znanej z filmu Nocna Zmiana Jacka Kurskiego, odgrywa decydującą rolę w decyzji o tym, żeby nowym premierem został Waldemar Pawlak. Od tego momentu zaczyna się zasadniczy spór na polskiej prawicy między tą częścią właśnie ludzi, która się wywołała z KPN-u, a tymi, którzy popierali Jana Olszewskiego, a więc Porozumieniem Centrum, choć też nie całym, jak wiemy. To jest coś, co bardzo mocno zaciąży także i na kondycji KPN-u, ponieważ ta sprawa agenturalnej współpracy, ale także roli KPN-u w upadku rządu Jana Olszewskiego, o którym opowiadam w szczegółach w innym z odcinków na tym kanale. Ta sprawa zaciążyła, można powiedzieć, na kondycji Konfederacji Polski Niepodległej bardzo mocno. Na przełomie roku 92, właściwie jesienią 92 roku poznałem osobiście Leszka Moczulskiego. Wtedy razem z Maciejem Gawlikowskim pisaliśmy książkę, która była wywiadem rzeką z Leszkiem Moczulskim. Porozmawiałem z nim wtedy kilkadziesiąt godzin i to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ nie kryję, że skłoniło mnie do napisania tej książki takie zainteresowanie właśnie takimi typami autorytarnych osobowości politycznych. Moczulski był tutaj postacią bardzo wyróżniającą się na tle polskiej sceny politycznej i po tych rozmowach, których Moczulski no, był rozczarowany, bo liczył, że ja po tych rozmowach chyba przyłączę się do KPN-u, jakby nie rozumiał, że on mnie interesuje jako przedmiot badań, a nie jako obiekt jakichś politycznych sympatii, gdzie zresztą później przez lata mnie uważano za zwolennika KPN-u, no bo skoro zrobiłem wywiad rzekę z Leszkiem Moczulskim, to jest jasne, że muszę być zwolennikiem Konfederacji. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście Leszek Moczulski był osobowością niezwykle ciekawą, był bardzo interesującym rozmówcą, choć ulubiającym zagadywać interlokutora, to jednak z tych jego rozlicznych wywodów wyłaniał się obraz człowieka o bardzo szerokich horyzontach, bardzo czytanego, o bardzo dużej wiedzy, natomiast zarazem no, mającego pewną wizję rozwoju Polski, która, jak się wydaje, w tym czasie nie miała szans na zwycięstwo i to potwierdziły wybory z września 93 roku, do których KPN dążył. Wtedy, kiedy rozmawiałem z Moczulskim, on miał taką nadzieję, że skoro komuniści są skompromitowani, a obóz solidarnościowy właśnie się kompromituje, czego dowodem była działalność zdaniem Moczulskiego i działalność rządu Olszewskiego, a wcześniej Bieleckiego i Mazowieckiego, wreszcie rządu Suchockiego, no teraz pora na KPN, że KPN pozostanie na placu boju jako ten nieskażony udziałami w dotychczasowych rządach, a mający alternatywny program gospodarczy. Bo rzeczywiście KPN w tym czasie, można powiedzieć, miał alternatywny program i w zakresie polityki gospodarczej, krytykował liberalne
politykę Balcerowicza i jego następców. Uważał, że państwo powinno odgrywać znacznie istotniejszą rolę w gospodarce, że trzeba wstrzymać prywatyzację, że zdaniem Moczulskiego potrzebna jest jednak polityka, no powiedziałbym tak zwanego otwartego budżetu. To zresztą, co to miał znaczyć otwarty budżet, było przedmiotem sporów w kolejnych rozmowach koalicyjnych, które sprawiły, że KPN nie znalazł się w rządzie Pawlaka, który zresztą nie powstał, tym pierwszym tworzonym w 1992 roku. Później także KPN nie wziął udziału w tworzeniu rządu Hanny Suchockiej. Cały czas pozostawał w opozycji, uważając, że trzeba prowadzić inną politykę gospodarczą, także w zakresie polityki zagranicznej. Co ciekawe, KPN miał bardzo oryginalny swój pomysł, skądinąd później przyjęty po latach przez PiS, pomysł tak zwanego Międzymorza, a więc stworzenia sojuszu państw w trójkącie Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, który miał być przede wszystkim antidotum na dominację Rosji i Niemiec. Moczulski uważał, że oczywiście Unia Europejska, członkostwo w Unii w jakiejś odległej przyszłości czy w NATO jest sensowne, ale na razie to trzeba stworzyć regionalny sojusz pod przewodem Polski, gospodarczy i wojskowy, i właśnie dopiero jako lider tego sojuszu Polska jako to lokalne mocarstwo będzie mogło na dobrych warunkach wejść do Unii Europejskiej czy do NATO. No było to myślenie mocno, powiedziałbym moim zdaniem, idealistyczne, natomiast Moczulski nieustannie lubiał tworzyć takie właśnie wielkie koncepcje geopolityczne i temu pozostał wierny. W kampanii wyborczej z września 1993 roku KPN lansował następujące hasła. Zobaczmy spot wyborczy KPN-u z tego roku. KPN udowodniła, że ma program, że potrafi ten program realizować, że pamięta, co obiecywała wyborcom i wie, jak zrealizować to, co mówi w kampanii. KPN udowodniła, że jest partią na ciężkie czasy, tak jak się to mówi. I nam się wydaje, że te ciężkie czasy już przyszły. I nie będzie nic czym dziwnym, jeśli 19 września powiemy w lokalu wyborczym, że pozostał tylko KPN. Program społeczno-gospodarczy Konfederacji Polski Niepodległej oparty jest na normach wyznaczonych przez katolicką naukę społeczną. Normach, które nakazują nam przede wszystkim służyć człowiekowi i rodzinie. Program gospodarczy KPN-u odpowiada na najważniejsze pytania, jakie stoją w tej chwili przed gospodarką polską. Takim pytaniem, problemem czołowym jest sprawa przełamania recesji i wyjścia gospodarki polskiej z kryzysu, który nas gniecie od 4 lat. Kluczową sprawą w przełamaniu recesji jest podjęcie odpowiedniej polityki gospodarczej, a mianowicie przede wszystkim polityki pieniężnej i kredytowej. To pozwoli na zahamowanie wzrostu bezrobocia, zahamowanie spadku płac realnych i podjęcie działań rozwojowych. My wiemy, jak to zrobić. A co więcej, mamy wolę, żeby to przeprowadzić. Do Sejmu wejdą tylko te partie, które przekroczą wymaganą barierę 5% poparcia. Spośród ugrupowań centroprawicowych pewne miejsce w Sejmie ma tylko KPN. Jeśli wszyscy zwolennicy i wyborcy centrowo-prawicowi będą głosować na KPN, ta partia zdecydowanie zwycięża i zamyka postkomunistom drogę do władzy. Najważniejszy jest człowiek. W ostatnich 4 latach ta prawda została zgubiona, została zapomniana. Najważniejsze są akcje, dywidendy, banki. Najważniejsze są doktryny liberalne, socjalistyczne. W tym wszystkim zginął człowiek. Jeżeli Polska ma pójść ku lepszemu, jeżeli mamy odnaleźć sens naszej działalności, musimy mieć tylko jeden podstawowy drogowskaz. Najważniejszy jest człowiek. Wyniki wyborów z września 1993 roku nie przyniosły satysfakcji KPN-owi. Głosowało na niego niespełna 800 tysięcy ludzi,
a zatem mniej niż 2 lata wcześniej. Co więcej, ponieważ frekwencja w tych wyborach była wyższa niż tych 2 lata wcześniej, to ten wynik niewiele ponad 5%, a więc niewiele poniżej progu wyborczego, który już wtedy obowiązywał, zamieniło się w zaledwie 22 posłów, a więc KPN w kolejnym Sejmie miał o połowę mniej posłów niż w poprzednim, ponad połowę mniej, co sprawiło, że znalazł się kompletnie na marginesie sceny politycznej. Posłowie KPN-u w Sejmie drugiej kadencji już żadnej istotniejszej roli nie odgrywali. Pozostała im rola bardzo słabej opozycji wobec dominującej koalicji SLD i PSL. KPN nie wziął też udziału w tak zwanej koalicji konstytucyjnej, a więc tej, która pracowała nad konstytucją z 1997 roku. KPN był w mocnym opozycji. Dlaczego? Dlatego, że to kolejna cecha oryginalna KPN-u. KPN był zadeklarowanym zwolennikiem systemu prezydenckiego w Polsce. Projekt konstytucji KPN-u, który oczywiście został przygotowany przede wszystkim przez Moczulskiego, zakładał niezwykle silną rolę prezydenta, który miał właśnie dominować we władzy wykonawczej. Ten projekt nie miał szans na przejście oczywiście w parlamencie. Pozostał w annałach polskiej myśli politycznej. Natomiast paradoksalnie upadek rządu Olszewskiego zbliżył KPN do prezydenta Wałęsy, który zresztą też był zwolennikiem systemu prezydenckiego. I można powiedzieć, że tutaj w ostatniej fazie prezydentury Wałęsy Moczulski zbliżył się do Wałęsy, ale nie na tyle, żeby w 1995 roku poprzeć jednoznacznie kandydaturę Wałęsy na prezydenta. Moczulski zamierzał startować w wyborach prezydenckich w 1995 roku, ale ostatecznie wycofał się w ostatniej fazie kampanii, uznając, że szanse na wynik wyboru, na korzystny wynik wyborów są znikome i to właściwie można powiedzieć był taki symboliczny kres istotnej roli KPN-u, bowiem w marcu 1996 roku doszło do najpotężniejszego w dziejach KPN-u rozłamu. Adam Słomka, przywódca struktur na Górnym Śląsku KPN-u, utworzył KPN Obóz Patriotyczny, zabierając wraz z sobą pokaźną część działaczy i można powiedzieć, że po tym rozłamie, który zapoczątkował istnienie dwóch KPN-ów, Konfederacja przestała się już kompletnie liczyć na scenie politycznej. Oba te KPN-y znalazły się na pewien czas w akcji wyborczej Solidarność, ale tam już nie odgrywały istotniejszej roli. Później ta partia po wycofaniu się Moczulskiego z polityki słabła coraz bardziej. W 2003 roku została formalnie wyrejestrowana. W 2007 roku zarejestrowano ją ponownie, ale już pod przewodnictwem Władysława Borowca nie zdołała odegrać żadnej istotniejszej roli i w 2018 roku została po raz kolejny ostatecznie wyrejestrowana z listy partii politycznych działających w Polsce. Historia KPN-u jest historią organizacji, która nie trafiła w swój czas tak naprawdę, bo z tym programem, który KPN miał na początku lat 90. w istocie rzeczy był łudząco w pewnych zakresie, oczywiście podobny do pomysłów Prawa i Sprawiedliwości z okresu lat 2000 i późniejszych. Oczywiście nie pod każdym względem, ale jednak w zakresie i koncepcji w polityce zagranicznej i w koncepcji w polityce gospodarczej są pewne podobieństwa, ale żeby była jasność, działacze KPN-u myśleli inaczej. Jeśli prześledzimy późniejsze losy działaczy KPN-u, to ci, którzy zostali w polityce, nie trafili bynajmniej do Prawa i Sprawiedliwości, ale przeciwnie, do Platformy Obywatelskiej. To tam dzisiaj jeszcze można głównie znaleźć jakichś ludzi, którzy zaczynali swoją przygodę z polityką w KPN-ie. Także Krzysztof Król, zięć Leszka Moczulskiego, przez długie lata jeden z czołowych działaczy KPN-u, był społecznym doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Widać wyraźnie, że to środowisko właśnie w Platformie Obywatelskiej, w prezydencie Komorowskim, bardziej upatrywało depozytariusza tej tradycji piłsudczykowskiej, do której cały czas Leszek Moczulski się odwoływał. Leszek Moczulski po wycofaniu z polityki zajął się karierą publicystyczną, publikował kolejne książki, zrobił doktorat, nawiasem mówiąc jego promotorem był profesor Bronisław Geremek, później napisał habilitację, to na bardzo ciekawy temat, bo geopolityce późnego średniowiecza, napisał cały szereg książek, prowadził także oczywiście wieloletni proces autolustracyjny, którego celem było oczyszczenie się z zarzutów właśnie o bycie współpracownikiem. Ten proces ostatecznie został zawieszony po kilku niekorzystnych dla Moczulskiego wyrokach.
I ten oto sposób zamknęła się ważna karta historii polskiej polityki, bo KPN, choć nigdy do Polską nie rządził, istotny sposób oddziaływał na polską politykę, zwłaszcza na przełomie lat 80. i 90. I choć nigdy nie podzielałem poglądów działaczy KPN-u, zwłaszcza na sprawy gospodarcze, to muszę przyznać, że z dzisiejszej perspektywy oceniam, że ta partia dobrze przysłużyła się Polsce, zarówno jako ta, która rzuciła otwarcie wyzwanie komunistycznej dyktaturze, jak i później, kiedy demaskowała słabość struktur PZPR, jak i wtedy, kiedy rzuciła wyzwanie obecności armii sowieckiej na terytorium Polski. To wszystko były działania, które służyły dobrze państwu polskiemu. Większość natomiast inicjatyw KPN-u nigdy nie zakończyła się skutecznym rezultatem. Tak było choćby słynną ustawą o restytucji niepodległości, którą KPN złożył na początku działania Sejmu pierwszej kadencji, która została odrzucona w pierwszym czytaniu, chociaż była to ustawa, która przewidywała zarówno lustrację, jak i dekomunizację. Co o dziwo, reszta polskiej prawicy nie chciała nie tylko uchwalić tej ustawy, która rzeczywiście była prawnie niezbyt fortunna, ale nawet nie chciała rozpocząć pracy nad jej poprawieniem. Ta ustawa przepadła. Dlaczego? Dlatego, że zawsze nad KPN-em unosił się duch Moczulskiego, którego większość polskich polityków po prostu się obawiała. Obawiała się, że ten człowiek, zwłaszcza w roli ministra obrony narodowej, bo do takiego stanowiska Moczulski aspirował, no, mógłby zagrozić polskiej demokracji. W moim przekonaniu było to fałszywe postrzeganie tego człowieka, ale takie były fakty, a w polityce właśnie wyobrażenia polityków o innych politykach mają ważniejsze znaczenie niż to, co po latach o tych politykach sądzą historycy tacy jak ja. To tyle w dzisiejszym programie. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego kanału i wspierania go na różne możliwe sposoby. Dziękuję bardzo. To jest sprawa o to, czy ręka podniesiona na własny naród ma zostać potępiona, czy też pocałowana. Padło nazwisko przed chwilą Andrzeja Słowika. Przypomniał mi się ten głuchy odgłos, jak głowa Andrzeja Słowika biła o cement, gdy go ciągnęli korytarzem przed moją celą. Był już nieprzytomny, nawet nie krzyczał. To nie jest tak, proszę, że my mamy pretensję, że wy jesteście z lewicy. My mamy pretensję, że wy jesteście z PZPR-u. To znaczy, rozszyfruję ten skrót, płatni zdrajcy, pachołki Rosji. I albo się panowie odetniecie od takiej przyszłości, albo nie dziwcie się, że nie będziemy wśród nas, panie widzieli pośle, dla was miejsca.